5 marca. Słabi ludzie. A wiem, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby cały świat podlegał sądowi Bożemu. 3 rozdział, 19 wiersz. Paweł wciąż wiąże perły. Cytował już wielokrotnie pisma w liście do Rzymian, 3 rozdział. Teraz w 19 wersecie oczekuje riposty od żydowskich czytelników, jak to napisał Jan Kalwin. Cokolwiek powiedział on o zakonie niezbyt przyjemnego dla ludzkości, zazwyczaj stosował to do pogan, bowiem Żydzi byli uznani za wolnych od tego ogólnego stanu ludzi. Apostoł znał ludzi, znał też nas. Ludzie chodzący do kościoła mogą być jednymi ze słabszych, bowiem nasze starania się widzieć siebie w lepszym świetle zazwyczaj potępiamy innych. Nawet gdy mówimy o Królestwie Bożym, na ogół mówimy w pierwszej osobie. Jesteśmy już, jakbyśmy już w nim byli. Przecież chodzimy co tydzień do kościoła. Czy nie oddajemy dziesięciny? Czy nie święcimy właściwego dnia odpoczynku? Czy nie prowadzimy właściwego życia? Czy nie czytamy Biblii? W ciągu ostatnich 2000 lat nic się nie zmieniło. Tak samo uważali ówcześni Żydzi. Na pewno do pogan Paweł kieruje te wypowiedzi pisma, a nie do nas, którzy mamy Boże przymierze. Taką logikę neguje Paweł w Rzymian 3,19, zważając na to, że skoro swoim czytelnikom mówi to, zakon, w tym przypadku Stary Testament, jest skierowany do tych, którzy jemu podlegają. To jest do Żydów. Te cytaty przemawiają do Żydów i Żydówek, mężczyzn i kobiet chodzących do kościoła. Czego dowodzą te biblijne teksty cytowane w Rzymian 3:10-18? Dowodzą, że jesteśmy grzesznikami i jesteśmy potępieni. Tym samym każde usta są zamknięte. Cranfield stwierdza, że wzmianka o zamknięciu ust sprowadza na myśl człowieka oskarżonego w sądzie, któremu dano sposobność przemówienia w swojej obronie, który jednak milczy na skutek przedstawienia mu ogromu jego winy. Niczego nie może oczekiwać, jak tylko ogłoszenia wyroku i egzekucji. Paweł stwierdza, że cały świat, zarówno Żydzi, jak i poganie, podlega sądowi Bożemu. Nikt z nas nie może polegać na własnym duchowym stanie.